I moi drodzy, wracając do lektur ogwiazdkowanych, chciałabym rozpocząć od takiego pewnego eksperymentu myślowego. Gdybym była z wami na żywo, gdybyśmy mogli rozmawiać, zadałabym to pytanie. Niemniej wiem, że teraz, kiedy je zadam, to nie jesteście w stanie mi odpowiedzieć tak, abym słyszała, ale przynajmniej może sobie odpowiedzcie na to pytanie. Dlaczego według was wybrano na lektury ogwiazdkowane takie, a nie inne książki? Przypomnę, że jeżeli chodzi o szkołę ponadgimnazjalną, to mówimy tutaj o dwóch dziełach Mickiewicza, o Lalce Prusa, o Weselu Wyspiańskiego, o Ferdydurkę Gombrowicza, Sklepach Cynamonowych Szulca, no i oczywiście sięgając najgłębiej do średniowiecza, o anonimowej Bogu Rodzicy. Co waszym zdaniem zadecydowało o takim, a nie innym doborze tych dzieł literackich? No właśnie. Tego się spodziewałam. Myślę, że nawet jeżeli nie jesteśmy tutaj razem, jestem w stanie odtworzyć część waszych myśli, które brzmiał tak mniej więcej pomiędzy nie wiem, a pomiędzy takim ironicznym, chyba żeby po to, żeby nas zamęczyć. No proszę Państwa, to nie tak. To nie jest tak, że ktoś siada po tej drugiej stronie i w ministerstwie planuje, jak tu tych maturzystów storturować najbardziej, bo to nie o to chodzi. Lektury ogwiazdkowane są wybierane jako takie sztandarowe dzieła reprezentatywne dla naszej polskiej kultury. Te książki w czasie, kiedy się pojawiły, były istnym kamieniem milowym. Były czymś w rodzaju pierwszego kroku na księżycu, jeśli chodzi o literaturę czy język polski. Dokonały bardzo wielu zmian. Były dla nas ważne z powodów historycznych. Chyba nie bez powodu Jan Długosz pisze, że najprawdopodobniej Bogu Rodzica jako hymn dynastyczny Jagiellonów była śpiewana w trakcie bitwy pod Grunwaldem, czego oczywiście w 100% potwierdzić się nie da. Ważne jest jednak, żebyście wiedzieli, iż jest to pieśń, która swego czasu była naszym hymnem państwowym, a jednocześnie jest przykładem najdoskonalszej pieśni w poezji religijnej polskiego średniowiecza. A dlaczego średniowiecze jest istotne? No moi drodzy, to jest czas, kiedy budzi się i rozwija się nasz język, którym dzisiaj się posługujemy. Więc nie możemy pomijać takich istotnych faktów w kwestii naszego rozwoju, naszej kultury, naszego języka. Z kolei lalka. To jest lektura budząca postrach u maturzystów, głównie ze względu na swoją obszerność i chociażby na fakt, że jest to powieść realistyczna. A realizm z kolei powoduje, że w lalce jest bardzo dużo szczegółów i ta obfitość szczegółów jest wręcz fotograficznym odtworzeniem opisywanej rzeczywistości. Ale to też ma swój sens, proszę Państwa. A Lalka Prusa jest dziełem ponadczasowym, bo ona jest nie tylko doskonała w takim sensie formalnym, powiedziałabym. To jest powieść, którą ja na nowo czytając co roku wspólnie z moimi uczniami, na nowo również odkrywam w niej coś, czego do tej pory nie dostrzegałam. Ostatnio na przykład dzięki książce mojego akademickiego nauczyciela, profesora Malika, świętej pamięci, odkryłam, że każda z postaci drugo, a nawet trzecioplanowych jest takim mikrokosmosem, który nie pojawia się tam bez powodu, który stanowi też odzwierciedlenie pewnej oddzielnej rzeczywistości, o której warto pamiętać. No ale przejdźmy do meritum. Pierwsza lektura ogwiazdkowana Bogu Rodzica. Krótko o niej powiem, bo najprawdopodobniej nie pojawi się w tym roku na maturze. Najprawdopodobniej, bo oczywiście mogę się mylić, kochani, ale dlaczego? Dlatego, że z tej listy wymogów egzaminacyjnych wynika, że raczej nie będziecie mieli zadań dotyczących słowotwórstwa, a co za tym idzie, żadnych zadań, które by na przykład zestawiały, porównywały tekst archaiczny z tekstem współczesnym. W związku z tym ta ostatnia linijka na moim slajdzie, a więc obecność archaizmów, czyli tego, czego się uczycie już w pierwszej klasie, archaizmów fonetycznych, słowotwórczych, leksykalnych czy fleksyjnych,
no to raczej nie jest taka wiedza, która na tę maturę będzie przydatna, aczkolwiek warto o tym pamiętać. Bogu Rodzica jest najstarszą polską pieśnią religijną, której najwierniejszy rękopis, ale rękopis, czyli przepisanie tej pieśni, pochodzi z początku XV wieku i zostało przypadkowo wręcz odkryte. Ma niezwykle kompozycję taką kunsztowną, bogatą. Jak widzicie, zawiera każda zwrotka apostrofę i prośbę. Pisana jest wierszem zdaniowo-rymowym. Mamy w niej różną ilość sylab, ale powtarzalne rymy, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Warto jednak pamiętać, że Bogu Rodzica jest o tyle ciekawym dziełem, moi drodzy, że prezentuje pewien sposób myślenia ludzi tamtego okresu. Do dzisiaj badacze nie są w stanie się chyba tak do końca zgodzić co do pochodzenia tej pieśni. Kiedy ja jeszcze byłam w szkole średniej, obowiązywało przekonanie, że jest to pieśń XII-XI wieczna. Dzisiaj bardziej badacze języka skłaniają się do XIII wieku. Niemniej to jest bardzo stary utwór i wybitnie napisany przez kogoś, kto miał dużą wiedzę i był bardzo zdolny. Był wręcz artystą. Dlaczego utwór jest anonimowy? Przypominam, drodzy Państwo, że w epoce średniowiecza obowiązywała pewna zasada z języka łacińskiego brzmiąca ad majorem Dei gloriam. Tworzono na większą chwałę Bożą, a nie po to, aby szukać poklasku i sławy w życiu doczesnym. Bowiem taką obowiązującą doktryną myślenia był średniowieczny teocentryzm. Ludzie mieli się skupiać nie na życiu tym obecnym tu na świecie, ale na takim przeżyciu swojej egzystencji, aby móc się dostać do nieba, a zatem skupić się na tym, co boskie, na tym, co po tym życiu fizycznym. Więc autorzy wielu utworów, nie szukając poklasku, tworząc je na chwałę Bożą, również ich nie podpisywali, dlatego większość dzieł jest anonimowa. Pokazuje Bogu Rodzica mentalność ludzi średniowiecza. Zobaczcie, że ludzie ci proszą o to samo, co generalnie prosilibyśmy i my w XXI wieku. Zbożny pobyt, tutaj słowo zbożny odnosi się do dostatniego, bogatego życia, a po żywocie rajski przebyt, no, czyli możliwość dostania się do raju. Ale zauważcie też, że oni nie proszą bezpośrednio Boga o to, a używają w tym celu takich pośredników, zwracają się do Bożych pośredników. I tymi pośrednikami są Matka Boska, Bogu Rodzica oraz Jan Chrzciciel. Bo ludzie okresu średniowiecza uważali, że nie są godni, aby bezpośrednio zwracać się ze swoimi pytaniami czy prośbami do Boga. Potrzebują pośredników, którzy też, zobaczcie, przeżyli taki ziemski żywot, ziemską egzystencję, a teraz z pewnością znajdują się u Bożego boku, jeżeli możemy użyć takiej metafory. Czy Bogu Rodzica może się przydać, proszę Państwa? Być może, jeżeli będziecie omawiać mentalność ludzi poszczególnych okresów, albo być może, jeżeli będziecie mówić, pisać o utworze, który ma charakter modlitwy.